Najwyższa Izba Kontroli zainteresowała się państwową spółką Orlen. Daniel Obajtek manipuluje opinią publiczną, twierdząc, że taka kontrola nie może się odbyć, bo nikt nie ma prawa ich kontrolować. Natomiast to nie jest prawda, bo takie kontrole odbywały się już w przeszłości, chociażby w 2018 roku. Obajtek dał się już poznać jako lojalny kelner rządu PiS i Solidarnej Polski. Ewidentnie ma dużo do ukrycia, bo jest gotów nawet łamać prawo, by opinia publiczna nie dowiedziała się o tym, jak działa Orlen. To tylko Konfederacja jest prawdziwą alternatywą. Rozliczymy ich i naprawimy to, co popsuli.